Nie bez powodu pierwszą rzeczą, jakiej dr Christian Norsrup, autorka tej wspaniałej książki Ciało kobiety, mądrość kobiety, poświęca uwagę na w pierwszym rozdziale, pierwszej części, są przekonania. W rozdziale pod tytułem Mit patriarchatu, źródło rozdźwięku między umysłem, ciałem i emocjami cytuję m.in. Alberta Einsteina, który powiedział: Stworzony przez nas świat jest rezultatem naszego dotychczasowego sposobu myślenia. Nie można go zmienić bez zmiany sposobu myślenia. A także Normana Kazinsa, przekonania stają się biologią. Świadomość stwarza ciało. Proste. Świadomość to nie tylko głowa. Wykracza poza mózg i ciało, istnieje poza czasem i przestrzenią. Jednak na praktycznym i codziennym poziomie świadomość jest tą częścią nas, która wybiera myśli i nimi kieruje. Myśli podnoszące na duchu, pełne troski i miłości, tworzą zdrową biochemię i zdrowe komórki. Natomiast myśli, które wpływają na nas lub na innych destrukcyjnie, mają działanie odwrotne. Rodzimy się pełne miłości i akceptacji dla ciała. Z czasem nasze ciało i stan naszego zdrowia zmieniają się pod wpływem nawykowych myśli i przekonań, które kierują naszym zachowaniem. Chcąc poprawić swoje życie i zdrowie, musimy uznać niezaprzeczalną jedność pomiędzy naszymi przekonaniami, sposobem postępowania i ciałem fizycznym. Musimy następnie wnikliwie się przyjrzeć wszelkim niszczącym zdrowie, nieświadomie odziedziczonym po rodzicach i kulturze przekonaniom i założeniom, które przyjęłyśmy jako własne i zmienić je. Następnie dr Christian Norsrup mówi o podstawowych przekonaniach systemu dominacyjnego. Dr Marshall Rosenberg, założyciel Centrum Porozumienia bez Przemocy, mówi, że wszelkie ludzkie zachowanie jest próbą zaspokojenia potrzeb. Z całego serca się zgadzam. Zaczyna się od wysłuchania naszych potrzeb i potrzeb innych osób i przekonania, że to jest w porządku, aby nasze potrzeby były zaspokajane w pierwszej kolejności. Żeby się rozwijać, musisz nauczyć się współczującego dialogu ze sobą samą. Pierwszym krokiem jest zorientowanie się, w jaki sposób uczestniczysz w charakterystycznych dla społeczeństwa dominacyjnego przekonaniach i zachowaniach. Uświadamiając sobie własną rolę w tej przyczynowo-skutkowej pętli i zmieniając swoje przekonania oraz wzorce zachowań, poprawisz zarówno stan swojego zdrowia, jak i stan zdrowia społeczeństwa. Następnie dr Christian Norsrup wspomina o trzech podstawowych przekonaniach, które nie pozwalają kobietom osiągnąć i utrzymać zdrowia, właściwie rujnują ich zdrowie, a często kosztują życie. Te trzy podstawowe, o których mówi, oczywiście jest ich znacznie więcej, to po pierwsze przekonanie, że choroba jest wrogiem. Jak wiadomo, w języku medycyny mnóstwo jest sformułowań zaczerpniętych z języka wojny, walka, wróg właśnie itd. W naszej kulturze ciało podporządkowuje się umysłowi i nakazom rozumu. Często uczy się nas ignorować zmęczenie, głód, niewygody i potrzebę opieki. Każe się nam postrzegać ciało jako przeciwnika, szczególnie wtedy, gdy wysyła ono sygnały, których nie chcemy słyszeć. Chociaż ważne jest doskonalenie ciała i rzucanie mu wyzwań, trzeba znać różnicę między doskonaleniem a forsowaniem. Jeśli nie jesteś w stanie się o siebie zatroszczyć i wypocząć bez wypicia alkoholu, zapalenia papierosa czy objadania się, jest to oczywista oznaka forsowania ciała. To jest tylko przykład, ale to przeświadczenie, że choroby i słabości ciała są naszym wrogiem, bierze się właśnie z tego, że w naszej kulturze gremialnie nie uznajemy potrzeb, fizycznych potrzeb naszego ciała. Wybieramy niesłuchanie sygnałów z ciała, co jest pierwszym bardzo niebezpiecznym przekonaniem, które rujnuje nasze zdrowie. Drugim jest przekonanie o tym, że medycyna jest wszechmocna, a co za tym idzie, lekarz jest jedyną osobą kompetentną w temacie naszego zdrowia i naszego zdrowienia, procesu zdrowienia. Tak lekarze, jak pacjenci mają tendencję do tego, żeby zupełnie nie przyglądać się i nie brać pod uwagę
tego, co ma na ten temat do powiedzenia sam pacjent, co czuje, jakie są jego intuicje względem swojego ciała, jego kompetencje jako osoby, której to dotyczy. Jak mówi dr Christian Norszup, jako lekarz zostałam wyszkolona do tego, aby być paternalistycznym, wszechwiedzącym ekspertem z zewnątrz. Natomiast społeczeństwo warunkuje się tak, by wierzyło, że lekarze, niedościgniony wzór zdrowych zachowań, potępiają pacjentów za wszelkie niedociągnięcia. Zawsze zdumiewało mnie oczekiwanie moich pacjentek, że będę na nie krzyczała za to, że nie pojawiły się na corocznym badaniu cytologicznym czy mammografii. I rzeczywiście tak robiłam, podobnie jak większość moich kolegów z pracy. Trzecim przekonaniem rujnującym zdrowie kobiet, jednym z tych, za które należy się wziąć w pierwszej kolejności, wyjątkowo paskudne, o bardzo daleko idących konsekwencjach, jest przekonanie, że ciało kobiety jest wadliwe, że nasza fizjologia jest niewłaściwa. I tutaj myślę, że nie jest trudno rozpoznać to u siebie, dlatego że większość z nas, nawet jeżeli jesteśmy bardzo świadome i mamy dużą wiedzę na temat swojej fizjologii, a nawet pracujemy nad sobą, nad swoim rozwojem i mamy ze sobą jakiś już tam dorobek i zrozumienie tematu, to większość z nas miewa negatywne podejście do różnych aspektów kobiecej anatomii, fizjologii. To na przykład jednym z takich najbardziej rozpowszechnionych jest duża niechęć do cyklu, a szczególnie do miesiączki. Wielki lęk przed ciążą i porodem, szczególnie porodem, który jawi się jako moment kompletnej utraty kontroli nad ciałem i jako coś nieprzewidywalnego i przerażającego, ale również zupełny brak zaufania do etapu menopauzy, uznanie go za koniec kobiecości i źródło wielu problemów i cierpienia. Piersi kobiet, jak mówi dr Christian Norszup w dalszej części książki, uznawane są przede wszystkim za potencjalne niebezpieczeństwo w związku z nowotworem. Podobnie jest z jajnikami, innymi częściami, organami typowo kobiecymi. Jest tego bardzo wiele. O tym dr Christian Norszup wielokrotnie w książce właśnie mówi. Czyli podejście wynikające z lęku przed tym, co kobiece. I przynosi nam wytłumaczenie tego zjawiska. Ponieważ w naszej kulturze bycie mężczyzną od zawsze uważano za normę, większość kobiet przyswoiła sobie myśl, że z ich ciałem jest coś nie tak. Kulturowe uwarunkowanie sprawia, że zarówno pracownicy służby zdrowia, jak i same kobiety postrzegają naturalne procesy fizjologiczne, jak menstruacja, menopauza i poród, jako wymagające leczenia dolegliwości zdrowotne, dolegliwości. Wydaje się, że już w młodym wieku kobiety przyswajają sobie przekonanie, że ich ciało może w każdej chwili zawieść, co stwarza podwaliny przyszłego związku z ciałem. Biorąc pod uwagę to, czego się nas uczy, nie możemy się dziwić, że tak wiele kobiet nie radzi sobie ze sobą i nie ma do siebie zaufania. Jeszcze zanim przyszłyśmy na świat, nasze ciało zostało zmedykalizowane. Te trzy przykłady, o których mówi dr Christian Norszup w książce, na początku książki, bardzo dobrze ilustrują to, jak ogromny wpływ na nasze życie mogą mieć przekonania. Nie ma nic niebezpiecznego w kwestionowaniu wszystkich przekonań, które po drodze nam się pojawią. Owszem, może to wywrócić nasze życie do góry nogami, bo jeżeli na przykład mamy głębokie przekonanie, że musimy koniecznie w jakiś tam sposób wyglądać, aby być atrakcyjne fizycznie, a zorientujemy się same dla siebie. Polecam właśnie kwestionowanie przekonań związanych z wyglądem i atrakcyjnością fizyczną, bo jest to jedna z niezbędnych rzeczy, żeby uniezależnić się od tych wszystkich groźnych dla nas mechanizmów skutkujących patologiami, zwyczajnie w odżywianiu, traktowaniu samej siebie. Jeżeli się pozbędziemy tego, rzeczywiście może się okazać, że zmieni się nasz styl życia, że zmienią się być może nasze relacje z innymi, być może z naszym partnerem bądź partnerką,
I to faktycznie może skutkować głębokimi zmianami w życiu, nawet choćby taka zmiana, ale ważne jest, żebyśmy poddały głębokiej analizie te wszystkie przekonania, które wpływają na nasz styl życia i kształtowania relacji z otoczeniem, z bliskimi, z ludźmi i przede wszystkim ze sobą samą. To, tak jak pokazują te przykłady, o których przed chwilą była mowa, szczególnie ten ostatni, czasami są naprawdę przekonania, które warunkują całe nasze życie w bardzo niewłaściwym kierunku. Jest cenną rzeczą to, czego możemy się nauczyć właśnie między innymi z książki Christian Norsrup, gdzie ona przy okazji różnych patologii, różnych problemów zdrowotnych mówi i za każdym razem pokazuje, w jaki sposób czerpać z własnego rezerwuaru, z własnej wiedzy, z tej wiedzy, którą mamy w sobie, we własnym ciele i z intuicji ciała. Dzięki tej książce możemy naprawdę w praktyce się tego nauczyć. Jedną z najważniejszych rzeczy, które można dzięki takiemu podejściu osiągnąć, jest właśnie nawiązanie kontaktu z tą całą wiedzą i z tą intuicją, którą mamy w sobie. Jest to absolutnie nieocenione i bezcenne. Biorąc pod uwagę, jak różne są te przekonania, jak czasami sprzeczne ze sobą, jeżeli zaczniemy się im przyglądać, bardzo często powstaje pytanie, jak poznam, co jest właściwe? Tak praktycznie, skąd mam wiedzieć, że takie lub inne przekonanie jest moje lub nie moje? I znowu jedyną odpowiedzią, którą na to można mieć, to jest odpowiedź wiem, dlatego że jest to dla mnie biologicznie dobre. Służy mi to. Jest to właściwe dla mnie. Służy mi to biologicznie, służy to mojemu dobrostanowi. Teraz powstaje pytanie, skąd tak praktycznie mamy wiedzieć, że coś jest dla nas dobre, a coś nie? Skąd, w jaki sposób podejść, jakie narzędzia przyłożyć do tych przekonań, które się nam pojawiają? Jest ogromnym już krokiem naprzód, jeżeli zaczniemy sobie je uzmysławiać, że na przykład przekonanie, niech będzie, muszę być w związku, żeby być szczęśliwa, muszę mieć partnera. To jest bardzo silne przekonanie dla nas kobiet. I jeżeli tego nie mam, to nie mogę być szczęśliwa. Moje ciało również w związku z tym nie może być w pełnym rozkwicie i zdrowe, ponieważ jeżeli nie pozwalamy sobie na szczęście, siłą rzeczy, prędzej czy później w jakiś sposób nasze ciało na to odpowie. I co z tym zrobić? Jak i w jaki sposób, jakie narzędzia przyłożyć do tych przekonań? Właściwie jest tylko jedno niezawodne, i szczęśliwie dla każdego z osobna. Nie można oczekiwać, że ktoś nam z zewnątrz powie, to jest dla ciebie właściwe, to jest przekonanie, które ci służy, a tamto nie. Każdy z nas, każda z nas musi zrobić to sama. Przewodnikiem, który działa zawsze, jest odpowiedź z ciała. Jest to, co czujemy w ciele, czujemy nie na zasadzie jakiegoś mistycznego odczucia, tylko to, co nam po prostu służy. Na przykład, jeżeli mamy przekonanie, że jedynie zdrowym człowiekiem jest ten, kto ma BMI poniżej 20, a jednocześnie, kiedy sami osiągamy, same mamy takie BMI, czujemy się fatalnie, to na przykład jest mój przykład. Ja się po prostu źle czuję, kiedy jestem za szczupła. Fizycznie jest mi to, moje ciało tego nie lubi. To moje ciało w tym momencie ma rację. Ono wie, co jest dla mnie właściwe. Nadwaga jest dla mnie od pewnego momentu, od pewnej wagi czuję się z tym źle, ale poniżej pewnej wagi również. Więc ciało w tym momencie, ja w ciele, mam tą intuicję i wiem, co jest właściwe. Zabrzmi to może trochę wywrotowo, ale trudno. Ta książka z całą pewnością w tym sensie jest wywrotowa. Moje życie pozytywnie wywróciła absolutnie do góry nogami. Dzięki temu jestem dzisiaj zdrowym człowiekiem. Ale chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy na koniec.
Nauczmy się, analizując nasze przekonania, dostrzegać, skąd one się wzięły kulturowo. Akurat tutaj dr Krystian Norrup mówi o przekonaniach wynikających z kultury dominacyjnej, patriarchalnej. Jest ich mnóstwo. Proponuję przyjęcie takiej perspektywy, mówię, to jest dość wywrotowe może, abyśmy za każdym razem, kiedy o tym myślimy, uświadamiały sobie mocno. Kultura jest tym, co tworzymy, co tworzy się stale, w sposób ciągły. Nie jest czymś, do czego mamy obowiązek się dostosowywać, danym z góry, nieomylnym, skończonym i wiecznym. I ostatnia rzecz, która mała podpowiedź, w jaki sposób wzmacniać w sobie tą intuicję. O tym dr Krystian Norrup też bardzo dużo mówi. W jaki sposób wzmacniać w sobie, jak ją ćwiczyć, jak ta intuicja, co ją wspiera najbardziej. Otóż i to na poziomie indywidualnym, osobistym, jak i pewnie grupowym. W moim odczuciu tym, co najbardziej wspiera, również to wynika z mojego doświadczenia, rozbudowywanie i wzmacnianie tej intuicji, jest nic innego jak kontakt z naturą. Nie tylko tą zewnętrzną, nie tylko przebywanie pośród przyrody tak często, jak to możliwe i tak dzikiej, jak to możliwe, ale również z naturą w sobie. I o tym akurat bardzo wiele książka dr Krystian Norrup mówi. Ponieważ od pewnego momentu, kiedy mamy już naprawdę dobry kontakt ze sobą, z naturą w sobie, z życiem w sobie, z życiem na zewnątrz, z przyrodą, staje się dla nas dość jasne na każdym etapie i przy dokonywaniu każdego wyboru, co jest właściwe. Również przy tej selekcji przekonań i dokonań naszej kultury, co nam służy, a co nie, bardzo to pomaga. Przykład. Mamy kwestie na przykład, nie wiem, regulacji rzek. Z jednej strony mamy argumenty natury ekonomicznej, gospodarczej, z drugiej strony argumenty natury ekologicznej. Jeżeli mamy silny kontakt ze sobą i z przyrodą, dla nas będzie oczywiste, że musimy wybrać to, czy powinniśmy wybrać to, co służy nam jako gatunkowi. A to, co nam jako gatunkowi służy, jest tym, co służy przyrodzie, ponieważ jesteśmy jej częścią. Oczywiście w tym wymiarze indywidualnym jest to prostsze, ale wydaje mi się, że takie narzędzie warto jest stosować również szerzej. Jeżeli widzimy, że jakieś przekonania społeczne rujnują nasze zdrowie społeczne, nasze zdrowe relacje i sprawiają, że szkodzimy sobie wzajemnie i środowisku i otoczeniu, wtedy warto jest je zanegować i odrzucić.